Telewizja w Polsce, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu. Będziemy mówić o Polakach, bardzo ich ogromnej liczbie. 20 milionów Polaków, na tyle szacuje się ogrom tych, którzy mieszkają za granicą. My skupimy się na naszej wschodniej granicy i na tym, co tam się dzieje, a dzieje się bardzo dużo. Mamy kilka nowych przepisów, te, które już obowiązują i te, które będą obowiązywać już wkrótce. O tym wszystkim opowie nam nasz kolejny gość, Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca Komisji do Łączności z Polakami za granicą Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Witam Państwa. I jedna z tych ustaw, która już obowiązuje, to jest Karta Polaka. I o niej bardzo dużo i bardzo głośno było słychać w kontekście Ukraińców, ale to ogromne ułatwienie także dla Białorusinów. Jak to wygląda? Tak, zgadza się. Rzeczywiście po 10 latach obowiązywania ustawy wielu parlamentarzystów, ale też mieliśmy takie głosy od naszych rodaków ze wschodu, doszliśmy wspólnie do wniosku, że ustawa wymaga pewnych korekt, napraw. Te 10 lat wystarczyło na to, żeby sprawdzić, jak przebiegają te procesy i rzeczywiście szereg rozwiązań, które zostało wprowadzonych z myślą o naszych rodakach, szczególnie na Białorusi. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z prezydenturą dość specyficzną, reżimową, żeby nie powiedzieć reżimową, prezydenta Łukaszenki. Ogromne utrudnienia dla naszych rodaków, którzy starają się składać wnioski o Kartę Polaka, w związku z tym między innymi rozwiązanie, które ta nowelizacja wprowadziła o możliwości składania dokumentów nie tylko w naszych placówkach, na terenie naszych placówek dyplomatycznych, ale też u wojewodów. Tutaj szczególnie ukłon w stronę Polaków przebywających na terenie Białorusi i uruchomienie wojewody na Podlasiu do tego, aby pomóc wesprzeć ten proces i aby ten proces przebiegał sprawniej i szybciej. Na milion szacuje się z kolei liczbę Ukraińców, którzy podjęli ostatnio pracę w Polsce. To na milion szacuje się ich łączną liczbę przebywających, pracujących w naszym kraju. Dotąd te przepisy przed obowiązywaniem Karty Polaka nie były tak spójne. Oni mieli ogromne kłopoty z tym, żeby na dłużej zostać w kraju. Te przepisy były czasowe i pozwolenia na pracę też były czasowe. Teraz mamy tę Kartę Polaka, do której ma być łatwiejszy dostęp. Tak, rzeczywiście pamiętajmy też o tym, że ogromnym ułatwieniem jest zniesienie ruchu wizowego. Dzisiaj Ukraińcy do Polski i do pozostałych krajów Unii Europejskiej mogą przyjechać, legitymując się jedynie paszportem, więc te rozwiązania w ustawie, zarówno w ustawie Karta Polaka, jak i rozwiązania, które proponują przywódcy Unii Europejskiej, zmierzają ku temu, żeby ten ruch usprawnić. No pamiętajmy też o tym, że oprócz oficjalnych danych zdecydowanie zaniżonych dotyczących liczby Polaków przebywających na Ukrainie, bo te statystyki podają około 150 tysięcy, tak naprawdę ta ludność jest liczona, szacowana na milion, a niektórzy nawet podają 2 miliony Polaków mieszka na Ukrainie. To ogromna rzesza naszych rodaków i to powoduje, że pewne przepisy muszą ulegać nowelizacjom, zmianom po to, żeby ułatwiać wymianę, troszczyć się o mniejszość polską na Litwie, ale co za tym idzie, budować dobrą współpracę ekonomiczną, społeczną i gospodarczą dla Ukraińców, którzy przebywają na teren Polski właśnie do pracy. I jest kilka takich projektów, kilka inicjatyw, które pozwalają dbać o naszych Polaków za granicą naszego kraju. To między innymi szkoły polonijne, które także rząd wspiera. Choć jest ich niewiele, to one wymagają ogromnych nakładów, ogromnej pomocy. Tak, ja w ogóle warto wspomnieć o tym, że polski rząd na mniejszości, na oświatę, na mniejszości narodowe w Polsce przeznacza 25 miliardów złotych. To jest kwota nieadekwatna. To jest kwota nieadekwatna do tego, co jest przeznaczane przez chociażby władze Ukrainy, jeśli chodzi o mniejszość polską przebywającą na Ukrainie. Od jakiegoś czasu można zaobserwować zarówno
zarówno na Litwie, Białorusi, jak i na Ukrainie. Mam tu na myśli ostatnią bardzo niekomfortową i niedobrą z punktu widzenia interesów Polaków przebywającej na Ukrainie ustawę oświatową. Obserwujemy pewien regres i pewne działania, które no de facto uderzają w oświatę polską w tych krajach, ograniczają prawo do nauki. Ja przypomnę, jednym z głównych założeń ustawy, którą przyjął rząd ukraiński, jest ograniczenie w szkołach polskich na terenie Ukrainy możliwości nauczania w języku polskim, wprowadzenie alternatywnie języka ukraińskiego jako języka wykładowego w klasach wyższych, a więc dotychczas obowiązujące przepisy będą obowiązywały tylko w klasach początkowych. To w sposób zasadniczy ogranicza możliwość dla naszych rodaków do nauki tego języka, a na tę chwilę jest to około 1200 dzieci, które pobierają naukę w polskich szkołach na terenie Ukrainy. I kolejna rzecz to jak przyciągnąć z powrotem, jak zadbać o to, aby ci Polacy, którzy być może przez lata nie mieli takiej możliwości, a chcieliby, żeby oni wrócili do kraju. Mowa tutaj oczywiście o przygotowywanym programie repatriacji. Jak wyglądają prace nad tym projektem? Jak to będzie wyglądało? Do Sejmu trafił kolejny projekt w tej sprawie, poselski projekt nowelizacji ustawy. Powołujemy prawdopodobnie zostanie powołana na najbliższym, taki jest plan, na najbliższym posiedzeniu Sejmu i posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami za granicą, podkomisja, która zajmie się procedowaniem tego projektu. Ale to, że ta nowelizacja trafia do Sejmu w tak szybkim tempie, w tak szybkim, krótkim czasie, od czasu przyjęcia ustawy nowelizacji ustawy o repatriacji, dowodzi tego, że rząd i pełnomocnik pochylają się nad problemami, które wychodzą w tak zwanym praniu. Chcemy przygotować i znowelizować tą ustawę, likwidując wszystkie luki, które mogą spowolnić ten proces. Ja przypomnę, że szacunki na chwilę obecną Ministerstwa Spraw Zagranicznych są takie, że Polska powinna się przyszykować na przyjazd nawet do 40 tysięcy naszych rodaków. Ten mechanizm, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku, no wyglądał, był mocno zaniedbany. Szacunki były tragiczne, bo prognozowały wiele, wiele lat kontynuacji tego procesu. My chcemy zakończyć proces repatriacji. To jest ogromne zobowiązanie moralne, społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i jakiekolwiek państwa polskiego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym w swoim programie, mówił o tym prezydent Duda. Chcemy w sposób skuteczny zakończyć ten proces i te rozwiązania, które zostały przyjęte w niedawno znowelizowanej ustawie, ale też te, które będą przyjęte w najbliższej, mają ten proces usprawnić. Sama wspomnę tylko o jednym z najważniejszych rozwiązań w mojej ocenie. Centralizacja procesu repatriacji, powołanie pełnomocnika i specjalnego zespołu, który będzie się tym procesem zajmował, jak również tworzenie ośrodków adaptacyjnych, bo mówimy tu nie tylko o problemach formalno-prawnych związanych z repatriacją, ale też o tym, że nasi rodacy na wschodzie to osoby w szczególnej sytuacji, bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej, finansowej i nie możemy dzisiaj do nich powiedzieć, dajemy wam prawo, przyjeżdżajcie do Polski, ale musimy zabezpieczyć ich finansowo do tego, żeby ten proces adaptacyjny i proces przestawienia się na życie w Polsce i przekroczenia granicy ukochanej ojczyzny, do której bardzo chcą wracać, przebiegał w sposób prawidłowy. Tak. No i kolejna kwestia, Prawo i Sprawiedliwość często zwraca uwagę na to, że właśnie w pierwszej kolejności chce dbać o powrót Polaków z zagranicy, i wskazuje jako antagonizm migrantów z południa czy z Afryki. Problemy z imigrantami to rzecz złożona. Tu mówimy przede wszystkim o priorytetach. Niemcy załatwili sprawę powrotu swoich obywateli, sprawę repatriacji. My tej sprawy do tej pory nie załatwiliśmy. Polski rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u w naszej ocenie, w ocenie rządu pani premier Beaty Szydło i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w sposób znaczący, i podkreślam tu, odwołuje się do twardych danych, do raportu Najwyższej Izby Kontroli, zaniedbał tę sprawę.
sprawę. My chcemy ją dokończyć. To są nasi rodacy, którzy powinni mieć możliwość powrotu do ojczyzny. Trzeba pamiętać o tym, że Polacy na wschodzie w sposób szczególny czują się związani z naszą ojczyzną. O ile Polonia na zachodzie ma lepsze warunki ekonomiczne, finansowe i w inny sposób funkcjonuje w wielu krajach Europy i świata. Pamiętajmy, że ponad jedna trzecia naszych rodaków, ponad 20 milionów przebywa poza granicami kraju. O tyle Polacy na wschodzie są w szczególnie trudnej sytuacji, wymagają naszego wsparcia i naszym priorytetem jest zadbanie o naszych obywateli. Najpierw stwórzmy Polakom, naszym rodakom miejsce do życia i pomóżmy im w tym społecznym, mentalnym i finansowym przestawieniu się i powrocie do ojczyzny, a potem pochylajmy się nad obywatelami innych krajów. Myślę, że dla wielu Europejczyków... To oznacza, pani poseł, że my nie będziemy ściągać tych Polaków, którzy wyjechali na zachód, zarabiać pieniądze, bo to główny był cel ich wyjazdu, emigracji? Są prowadzone rozmowy, jak wiadomo, w ramach procedury wyjścia artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego i procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pani premier Beata Szydło prowadzi rozmowy zarówno na temat zabezpieczenia praw wzajemnych, jest dyskusja na temat delegowania pracowników i niekorzystne zmiany, jakie proponuje prezydent Francji Macron. Mam nadzieję, że ten szczyt najbliższy unijny przyniesie jakiś przełom. Duże szanse na kolejne wzmocnienie głosu Polski i Węgier w tej sprawie dają najnowsze wyniki wyborów w Austrii. Oczywiście, że chcemy, żeby nasi rodacy wracali do kraju i wszystkie reformy, większość reform gospodarczych i społecznych, które proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, temu służą. Ja tylko przypomnę, że z najnowszego budżetu proponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość wynika, że i rząd pani premier Beaty Szydło wynika, że my na cele społeczne. Ten rząd wyda na cele społeczne 75 miliardów złotych. Poprzedni rząd wydawał w granicach między 17 a 19. To jest czterokrotnie większa kwota i reformy, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, reformy wicepremiera Morawieckiego zmierzają ku temu, aby stworzyć optymalne warunki naszym rodakom do powrotu do kraju. Natomiast podkreślam jeszcze raz, ustawa repatriacyjna to ustawa, która ma wesprzeć w sposób szczególny tę biedniejszą część naszego społeczeństwa, naszych rodaków zza wschodniej granicy, którzy w sposób szczególny potrzebują naszego wsparcia. I to właśnie ta ustawa będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia Sejmowej Komisji. Kiedy to posiedzenie, nad czym państwo teraz pracują? Najbliższy termin, czyli za 2 tygodnie, proponowany jest pierwszy dzień posiedzenia, zdaje się, to jest 25 października, więc będziemy się nad tym pochylać. Komisja pracuje bardzo intensywnie, bo to pierwszy raz w tej kadencji Komisja Łączności z Polakami za granicą osiągnęła status dużej komisji. Tam pracuje prawie 40 parlamentarzystów. Staramy się, oprócz planu pracy, który przyjęliśmy w takim trybie copółrocznym, reagować na bieżąco na różne wydarzenia, które się dzieją. Bardzo bliska współpraca z MSZ-em i tutaj muszę wspomnieć, nie mogłabym nie wspomnieć o sekretarzu stanu, byłym członku komisji, obecnie osobie, która w MSZ-cie odpowiada za sprawy Polonii i Polaków za granicą, panu ministrze Janie Dziedziczaku, który jest na prawie każdym posiedzeniu komisji. Pracujemy nad różnymi rozwiązaniami. Komisja dużo podróżuje. Jest planowany wyjazd. W piątek wyjeżdżamy na Zaolzie. Chcemy odwiedzić naszych Polaków w Czechach, więc naprawdę dużo się dzieje i dużo intensywnej pracy. Potwierdzam, Jan Dziedziczak również w tym studiu mówił wiele o łączności z Polakami za granicą. Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca Sejmowej Komisji właśnie do spraw łączności z Polakami za granicą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję również państwu za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę po krótkiej przerwie wracamy i połączymy się właśnie z Sejmem po najnowsze, najbardziej gorące komentarze do najświeższych wydarzeń.